Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Ci o tym, czy bieganie jest zdrowe. W dzisiejszym podcaście odpowiem Ci na takie pytania: czy bieganie jest dobrą metodą, żeby schudnąć? Czy odpowiednie obuwie jest tutaj ważne? I czy należy, albo czy można łączyć bieganie z innymi sportami? A także opowiem Ci, jak wygląda to u mnie, jak biegałem kiedyś i jak biegam obecnie. Czy bieganie jest zdrowe? I tutaj odpowiedź oczywiście nie jest prosta, i nie da się na to pytanie odpowiedzieć tylko tak lub nie, dlatego że zależy to od bardzo różnych czynników, i tak jak powiedziałem na wstępie, powinno być to coś, co jest też skrojone dla nas. Na miarę. Na pewno e, bieganie dla niektórych osób może być korzystniejsze, dla niektórych już niekoniecznie. E, też na pewno to, jak biegamy, e, ile biegamy co temu jeszcze towarzyszy będzie miało na pewno na nasze zdrowie bardzo duży wpływ. Pierwszym pytaniem, na które moglibyśmy sobie tutaj odpowiedzieć, bo to jest coś, co dotyczy wielu osób, które w ogóle decydują się na to, żeby zacząć swoją przygodę z bieganiem, to jest pytanie, czy to jest dobra metoda by schudnąć, by po prostu zredukować troszeczkę swoją wagę. Muszę przyznać, że to jest też coś, co sprawiło, że ja zainteresowałem się swojego czasu bieganiem i Tutaj akurat odpowiedź jest dosyć prosta, dlatego że powołując się na badania naukowe, można stwierdzić, że to zależy od tego, jaką już mamy wyjściowo masę ciała. Jeśli na co dzień jesteśmy dosyć aktywni i ta nasza masa jest. Prawidłowa może jest nieznacznie większa niż, niż być powinna, to na pewno bieganie może nam pomóc wytworzyć deficyt kaloryczny, czyli może sprawić, że po prostu spalimy troszeczkę więcej kalorii niż na co dzień przyjmujemy w naszej diecie. I to jak najbardziej będzie dla nas dobre i zdrowe, pod warunkiem, że też jesteśmy w ogóle względnie zdrowi i. Nie mamy specjalnie problemów gdzieś tam z sercem, czy w ogóle z układem oddechowo-naczyniowym. Jednak, jeśli tych kilogramów uzbieraliśmy sobie stanowczo za dużo i moglibyśmy ocenić jakby swoją masę ciała na stanowczo za dużą, czyli na Otyłość albo taką poważną nadwagę, to jednak bieganie na początku nie będzie specjalnie dobrym pomysłem. Dlaczego? Dlatego, że bieganie przy takiej nadmiernej masie ciała będzie powodowało jednocześnie zwiększone ryzyko kontuzji, zwiększone ryzyko. Wystąpienie jakichś niechcianych incydentów, właśnie na przykład ze strony układu krążenia. Takie osoby też dosyć szybko mogą odczuć problemy ze stawami skokowymi, z kolanami. No, i tutaj akurat badania naukowe dosyć jasno pokazują, że. To nie jest dobry pomysł. I takie osoby powinny na początku zacząć od zmiany na pewno stylu życia, od takiej codziennej aktywności, czyli po prostu zwiększenie chociażby ilości kroków, które, które wykonują. Lepsze na pewno będą chociażby spacery, czy dobrze dobrany trening siłowy, na pewno ogromne. Znaczenie, takie pierwszorzędowe znaczenie będzie miała tutaj dieta, która będzie się cechowała restrykcją kaloryczną. I dopiero po jakimś czasie, kiedy, kiedy ta masa ciała już będzie bliższa takiej masie prawidłowej, można wziąć pod uwagę bieganie jako powiedzmy kolejne narzędzie do tego, żeby dalej tracić. Kilogramy. Tutaj oczywiście sam spotkałem się wiele razy z takimi opiniami różnych osób, że tak, one zaczęły biegać będąc otyłe albo znają też inne osoby, które mają taką dosyć dużą masę ciała, znacznie większą niż powinny mieć i, i biegają i czują się dobrze. Tak, oczywiście może tak być, jednak generalnie w nauce czy, czy w medycynie byśmy nazwali to takim dowodem anegdotycznym. Tak? czyli sytuacją, gdzie pojedyncza osoba może czuć się dobrze, bo oczywiście mówimy tutaj zawsze o tym, że czegoś nie polecamy ze względu na ryzyko wystąpienia powiedzmy jakiejś kontuzji, a nie na pewnik, że musi tak być. W każdym razie, jeśli kierujemy się zdrowiem, no to na pewno będziemy próbowali redukować ilość takich sytuacji, kiedy kiedy będziemy się wystawiać na jakieś dodatkowe zagrożenia? Kolejnym dobrym pytaniem jest, ile kilometrów najlepiej biegać? Nadal, jeśli mówimy tutaj o rekreacji oraz o takim bieganiu, które będzie po prostu dobre dla naszego zdrowia, a nie o przygotowywaniu się do jakichkolwiek zawodów, czy, czy bieganiu powiedzmy w maratonach czy półmaratonach, to badania naukowe pokazują, że najkorzystniejszym przedziałem dla nas będzie bieganie około 150 minut w tygodniu i takie bieganie powinno być bieganiem raczej wolnym albo z taką dosyć średnią prędkością to znaczy taką, która nie sprawia, że Nasze tętno wchodzi na wysoki pułap, które jednocześnie jest dla nas niezbyt męczące. Czyli możemy tutaj przyjąć, że w trakcie takiego biegu powinniśmy spokojnie móc utrzymywać konwersacje z drugą osobą, jeśli, jeśli biegamy z kimś w parze. Tutaj, akurat badania pokazują też, że takie osoby żyją średnio o kilka lat dłużej niż osoby, które prowadzą taki kanapowy tryb życia, jednocześnie znacznie rzadziej umierają na problemy związane z układem właśnie sercowo-naczyniowym. Także bieganie, o ile jest przeprowadzone w ogóle z głową, to jest to na pewno bardzo dobry pomysł na to, żeby zrobić dla siebie. Coś dobrego. Okazuje się, że jednak bieganie, już powiedzmy dłuższe, takie, na które poświęcamy znacznie więcej czasu w tygodniu, albo biegamy po prostu bardzo szybko, sprawia jednak, że te korzyści gdzieś pomału znikają. Oczywiście, nadal będzie to lepsze, zazwyczaj lepsze dla, dla naszego zdrowia i dla, naszego, dla naszej długości życia niż niebieganie w ogóle. Jednak jeśli, tak jak wspomniałem, zależy nam przede wszystkim na, na zdrowiu i na jak najdłuższym życiu, to właśnie badania na dosyć dużych grupach osób pokazują, że właśnie te 150 Minut takiej aktywności o niezbyt dużym nasileniu jest dla nas stanowczo najbardziej korzystne i nawet potrafi uchronić nas przed niektórymi chorobami albo po prostu zmniejszyć szansę ich występowania. Mówimy tutaj m.in. o niektórych nowotworach, udarach, czy o zawałach serca, czy też cukrzycy typu drugiego. Na temat diety biegacza, jaka ona właściwie powinna być, czy ona się w ogóle różni od takiego jedzenia normalnego, osób, które nie uprawiają żadnej specjalnej aktywności fizycznej. Najlepiej byłoby nagrać zupełnie inny podcast i taki na pewno któregoś razu powstanie, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo obszerny. Także odpowiemy sobie jeszcze na dwa. Inne dosyć ważne pytania. Jedno z nich brzmi tak: czy odpowiednie obuwie do biegania jest ważne? I tutaj spotykamy się bardzo często z zapewnieniami producentów obuwia. Przede wszystkim, ale też różnych trenerów biegania, że tak, że buty są tutaj super ważne i że trzeba zbadać swoją stopę, zanim w ogóle dobierzemy takie buty, że powinniśmy się dowiedzieć, czy mamy tendencję do większej supinacji czy pronacji. Generalnie, nie ma to żadnego pokrycia w badaniach naukowych. Tutaj mówią one dosyć jasno, że nie ma to właściwie żadnego znaczenia. Jedyne, co jest tak naprawdę istotne, to takie buty powinny być dla nas wygodne. Także nie przejmuj się specjalnie tym, czy, czy Twoja stopa ma większą tendencję gdzieś tam do, do supinacji czy, czy pronacji, dlatego że w ogóle nie ma to odbicia w, jakby w twoim bieganiu. Na pewno nie, jeśli jest to bieganie na takim poziomie Amatorskim. Oczywiście, jeśli masz jakieś problemy z, ze stopami, czyli ze stawami skokowymi, z jakimiś wadami wrodzonymi stóp, no to oczywiście tutaj przydałaby się konsultacja fizjoterapeutyczna albo lekarska, bo w niektórych dosyć rzadkich sytuacjach faktycznie przydają się wkładki do biegania. Jednak jeśli na co dzień nie masz żadnych problemów, tego typu, no to po prostu powinieneś wybrać się do sklepu, przymierzyć kilka różnych par butów, po prostu zobaczyć, czy, czy dobrze się w nich czujesz i czy one jakby zupełnie odpowiadają jakby Twoim potrzebom. Na pewno też troszeczkę inne buty będą Ci potrzebne do biegania po asfalcie albo do biegania po terenie. No i tutaj, jakby jedyne, co, co te buty będzie różniło, to. Jakiś dodatkowy stopień amortyzacji, który raczej nie przekłada się na to, czy, czy będziesz miał mniejsze tendencje do jakichkolwiek urazów, ale raczej do Twojego po prostu komfortu w trakcie biegania oraz po prostu będzie w tych butach różny bieżnik, więc na pewno taki większy bieżnik przyda się do biegania po terenie, więc jeśli biegasz po lesie. Albo po górach, do czego zresztą mocno zachęcam, no to fajnie byłoby postawić tutaj akurat na, na tego typu obuwie. Ostatnie pytanie, jakie przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj, to jest: czy łączyć bieganie z innymi sportami, albo innymi aktywnościami? Generalnie tak, dobrze by było, żeby bieganie nie było jedynym, Sportem, czy też jakąś w ogóle jedyną aktywnością fizyczną, jaką robisz, i tak naprawdę będzie się to odnosiło do, do każdej aktywności sportowej, jaką robimy, jest to bardzo mocno zauważalne, że osoby, które mają jakby tylko jedną tą aktywność są znacznie bardziej narażone na różnego rodzaju urazy. Także jeśli poświęcasz mnóstwo czasu na bieganie, ale nie idzie za tym żaden inny rodzaj treningu. No to po prostu szansa na to, że za jakiś czas pojawią się gdzieś problemy ze stawami skokowymi, z kolanami, z kręgosłupem, tym przede wszystkim odcinkiem lędźwiowym czy z biodrami, jest większe niż gdybyś po prostu poświęcił część z czasu, którym dysponujesz, na przykład na trening siłowy, na jazdę na rowerze, na pływanie, na tak naprawdę cokolwiek, co będzie sprawiało ci przyjemność, ale będzie jednocześnie wymagało poruszenia może tych samych grup mięśniowych, ale w troszeczkę inny sposób, które będą też budowały u ciebie inne wzorce motoryczne. Także raczej zachęcam do tego, żeby ta aktywność była bardzo mocno zróżnicowana. Okej, okay, a jak bieganie wygląda u mnie? Więc wszystko zaczęło się około 2 lata temu i tak jak mówiłem, przede wszystkim zmotywowało mnie do tego chęć zdobycia lepszej kondycji, troszkę lepszego zdrowia. Na początku biegałem dwa-trzy razy w tygodniu po 4-5 km. Dosyć szybko zauważyłem, że przestaje to być większym wyzwaniem. I zacząłem zwiększać ten, ten kilometraż stopniowo, tak, do 10-15 km na przestrzeni kilku miesięcy, no i obecnie po mniej więcej dwóch latach dosyć regularnego biegania. Biegam docelowo dosyć dłuższe powiedzmy, dystanse. Zakochałem się w ogóle w bieganiu, po, po górach, teraz obecnie tygodniowo. Pokonuję około 50 km. Miałem ze sobą kilka prób biegania po około 100 km tygodniowo, i na początku wydawało mi się to dobrym pomysłem, jednak po Około miesiącu czy, czy półtora miesiąca takiego biegania poczułem, że, że jednak jest to na tyle dużo, że nie mam już, już jakby sił na, na wykonywanie jakichś innych aktywności fizycznych, i że zaczęło się to troszeczkę mijać z celem. Także ten, ten tygodniowy dystans obecnie skróciłem, i wydaje mi się, że jest on znacznie, znacznie lepszy dla, dla takiego mojego poczucia. Samopoczucia codziennego. Myślę, że to też jest coś, co jest bardzo mocno indywidualne, także nikogo bym też nie, nie przekonywał na siłę do tego, że na pewno dla ciebie będzie najlepsze bieganie akurat tyle kilometrów, czy, czy też więcej albo mniej. Wszystko zależy od tego, jakie masz tutaj cele. Jak bardzo aktywny jesteś na co dzień, i tak naprawdę co cię do tego biegania motywuje. Czy jest to też jakiś element uzupełnienia tego, co, co robisz, czy po prostu czy po prostu chcesz się troszkę więcej poruszać, może po prostu sprawia ci to przyjemność. Także zachęcam cię też do tego, żebyś eksperymentował, żebyś robił to z głową i z takim poczuciem tego. Że, że jednak trzeba się troszeczkę tego swojego ciała posłuchać. Dawaj sobie też zawsze odpowiednio dużo czasu na, na taką adaptację. Na pewno dużym, dużym błędem jest takie szybkie zwiększanie kilometrażu albo poprawianie na siłę czasu, w którym biegasz. Czasami na takie negatywne skutki zbyt szybkiego zwiększania właśnie, właśnie tych ilości. Możesz odczuć dopiero po kilku tygodniach, czasami nawet po kilku miesiącach. Także dobrze by było, żeby dawać sobie na to czas, zwłaszcza wtedy, kiedy chcesz to robić dla, dla swojego zdrowia. Najczęściej biegam wcześnie rano. Zauważyłem, że wtedy mam najwięcej energii. Faktycznie czasami problemem jest to, żeby, żeby zmusić się do tego, żeby wstać na tyle wcześniej, kiedy. A wszyscy dookoła jeszcze, jeszcze śpią. A mimo wszystko, jednak, czuję, że to jest takie dobre, dobre rozpoczęcie dnia. Jednak jest taka całkiem fajna satysfakcja z tego, że idziesz może gdzieś do pracy. Być może wejdziesz do biura i zobaczysz, że twoi koledzy i koleżanki. Jeszcze ziewając, włączają ekspres do kawy. Może gdzieś tam na głos mówią, że czują się ledwo, ledwo ciepli, mimo tego, że stali dopiero pół godziny temu, a ty już masz za sobą kilka godzin aktywności tego dnia. Być może już właśnie przebiegłeś kilka, kilkanaście kilometrów i, i zobaczysz, że bardzo fajnie wpływa to na twoje samopoczucie. Rzadko kiedy biegam wieczorem, akurat u mnie sprawia to, że znacznie gorzej, gorzej mi się śpi. Jednak też powinieneś sprawdzić to, jak, jak to będzie działało u ciebie, bo wiem, że też bieganie takie popołudniowe czy wieczorne ma swoich zwolenników, którzy, którzy uważają, że to jest bardzo fajna dla nich opcja. Także to też jest kwestia taka, Mocno indywidualna. Na pewno będzie to też zależało od tego, kiedy tak naprawdę możesz na to poświęcić czas. Ja akurat tak ułożyłem wszystkie swoje plany dzienne, wszystkie takie zobowiązania, żeby, żeby móc to robić wcześniej rano. Pracuję raczej w trochę późniejszych godzinach. Jeśli jednak nie możesz biegać rano, to spokojnie możesz wpasować to w jakiekolwiek inne. Inne godziny. Jednak myślę, że chociażby próba wstawania chociaż godzinkę wcześniej przyda się większości z nas. Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie na temat biegania. Szczerze mówiąc, jest to temat bardzo, bardzo mi bliski. Na początku nie spodziewałem się, że bieganie będzie dla mnie czymkolwiek więcej niż tylko narzędziem do tego, żeby. Stracić kilka kilogramów, troszeczkę musiałem się do niego zmusić. Obecnie trudno mi sobie wyobrazić, że, że mógłbym po prostu tego nie robić, i zawsze kiedy jest jakakolwiek sytuacja, że, że nie mogę pobiegać kilka dni z rzędu, to czuję jakiś taki niedosyt, i gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi takie wrażenie, że fajnie byłoby. Móc z powrotem założyć buty i, i chociaż kilka, kilogram, kilka kilometrów sobie, sobie przebiec. Żegnam się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!